Witam wszystkich z tej strony Tula. Jesteśmy ponownie w Don't Starve na modach. Tym razem nie będzie to nowa postać, a będzie to nowy mod Mr. Hastingsa, którego już na pewno dobrze znacie, o słodkiej nazwie Czekolada. I ten mod dodaje nam do gry nowe jedzenie. Jest to owoc kakaowca, prażone ziarno kakaowca, czekoladę i kakao oraz nową roślinę, czyli drzewo kakaowca. Także dla wszystkich fanów czekolady ten mod na pewno bardzo się spodoba. I cóż, zacznijmy właśnie od drzewa kakaowca. To jest właśnie nowa roślina, tak oto wygląda. Możecie się przyjrzeć, wygląda bardzo fajnie. Mr. Hastings ma to do siebie, że jeśli tworzy nowe mody, czy postaci, czy jakieś tam dodatkowe itemki, to wyglądają naprawdę świetnie. Dba o każdy szczegół, zobaczcie. Super wygląda. I tak, to drzewko pojawia się rzadko na świecie. Można spotkać tak kilkanaście takich drzewek na całej mapie. Tutaj możecie spojrzeć, że no nie wiem, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, powiedzmy, tak jak mówię, około kilkunastu drzewek na całej mapie. A najczęściej możemy je spotkać w okolicach cmentarza. Jak widzicie, właśnie jesteśmy przy cmentarzu. Tutaj na mapce zresztą widać. Tutaj mamy te drzewka. I rosną na nich, jak widzicie, owoce kakaowca, które możemy sobie zerwać i one odrastają po 8 dniach, czyli po 8 dniach na nowo możemy sobie zebrać taki owoc. To drzewko możemy również ściąć. Proszę bardzo. I gdy zetniemy, uzyskamy dwa patyki, jak widzicie, i jedną kłodę. Także tak to wygląda. Przejdziemy sobie tutaj. I omówimy teraz owoc kakaowca. Tak tutaj wygląda. Nie możemy go zjeść. Zobaczcie. I nie da się też go posadzić. Po prostu musimy poczekać, aż te drzewka nam odrosną po tych 8 dniach. Możemy upiec je nad ogniskiem. Proszę bardzo. I dzięki temu uzyskamy prażone ziarna kakaowca. Ja tutaj je sobie wszystkie przerobię. Ok. I właśnie po upieczeniu owocu kakaowca uzyskamy ziarno, prażone ziarno kakaowca, które, jak widzicie, możemy je sobie zjeść. Dodaje nam 8 głodu, 4 sanity, ale zabiera nam 1 punkt zdrowia. Proszę bardzo, możemy sobie bez problemu zjeść. I teraz z takich prażonych ziaren kakaowca możemy zrobić sobie czekoladę. Także wkładamy do naszego garnuszka 4 takie prażone ziarna i gotujemy. I w ten sposób właśnie uzyskamy czekoladę, którą oczywiście możemy sobie zjeść. Zaraz zobaczycie, ile ona nam czego dodaje. Więc daje nam aż 50 do głodu, 20 do sanity i zabiera 3 punkty zdrowia. Także ja myślę, że i tak opłaca się ją zrobić, bo naprawdę głodu bardzo dużo dodaje, sanity zresztą też całkiem ok. Także proszę bardzo, taką czekoladkę możemy sobie zjeść. Również z prażonych ziaren kakaowca możemy sobie zrobić kakao. Także bierzemy 3 takie ziarenka, wkładamy do garnka i jedno naelektryzowane mleko od kozy i gotujemy. Także to kakao regeneruje nam sanity. Zaraz zresztą zobaczycie. Może je sobie weźmiemy. Tak wygląda. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Zobaczcie, 40 sanity, 40 zdrowia, 40 głodu, przepraszam, i zabiera 3 zdrowia. Także ja myślę, że też się opłaca. Tu może sobie przesuniemy troszeczkę czas. Także to kakao możemy sobie zrobić tylko na dodatku DLC, na panowanie gigantów. Na zwykłej podstawce tego kakao zrobić nie będziemy mogli. Kakao również podnosi nam temperaturę i jest to o przybliżoną wartość, jaką ma chili. Także na zimę kakao również nam się przyda.
Także tak to wygląda. Jak widzicie, naprawdę mod jest świetny. Te drzewka są super, bardzo mi się podobają. A nie, 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 nie ścinaj. Proszę bardzo. I co? Pamiętajcie jeszcze o jednym, że jeżeli chcecie sobie pograć na tym modzie, jeżeli chcecie mieć dodatkowo czekoladę i kakao, to musicie albo zacząć grę na nowo, albo za pomocą teleportów przenieść się na nową wyspę, ponieważ na save'ie już wcześniejszym mod ten nam nie będzie działał. Także pamiętajcie o tym. I cóż, ja się będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że mod Wam się spodoba. Mnie się podoba bardzo. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnym Don't Starve na modach. Pa, pa!